Cześć! Kilka ostatnich kursów było na temat wykorzystania telefonu z Androidem oraz jego sensorów. Teraz pokażę, jak można ten sam telefon przemienić w system wirtualnej rzeczywistości. Google stworzył coś takiego jak karton, do którego wkłada się telefon. Jego wydruk jest dosyć tani i dzięki temu można grać w gry w wirtualnej rzeczywistości, czyli ruch głowy ma wpływ na to, co widzimy w grze. Na samym początku jednak musimy uruchomić plugin, który odpowiada za wirtualną rzeczywistość. Oczywiście zależy to też od telefonu, bo niektóre telefony nie obsługują niektórych pluginów. Tutaj widzimy, że jest kilka już domyślnych. Nas interesują akurat pluginy od Google'a. Tutaj mamy Google AR, czyli rzeczywistość rozszerzoną. Nie wszystkie telefony ją obsługują. Natomiast z wirtualną rzeczywistością prawdopodobnie nie będzie żadnego problemu. Dajemy Enabled i musimy zrestartować silnik. Po zrestartowaniu silnika widzimy, że plugin jest aktywny. Ale zanim przejdziemy dalej, proponuję zainstalować aplikację Google Cardboard, ponieważ pozwoli ona uruchamiać nasz projekt. Oczywiście nie jest konieczna, ale poza tym fajnie segreguje gry na normalne i te dla wirtualnej rzeczywistości. Teraz musimy zmienić ustawienia projektu. Zastosujcie ustawienia dla Androida, które pokazałem w poprzednich odcinkach. Natomiast tutaj jeszcze musimy zmienić samą platformę Androida, ponieważ Google VR jest obsługiwany od wersji SDK numer 16. Domyślnie mamy 9 wersję, dlatego nie skompiluje się taki projekt. Musimy tutaj wpisać wersję 16 lub wyższą. Jeszcze poniżej możemy wybrać, na jaką wirtualną rzeczywistość się nastawiamy. Czy to jest cardboard, czy może daydream. Ważne, żeby został cardboard, a jedynkę można usunąć. Ważne, żeby zostało to, bo właśnie to wykorzystamy. Możemy zamknąć ustawienia i uruchomić grę poprzez launch lub skompilować ją. Jak widzimy, możemy też projektować level w VR mode, ale nie jest to zbyt wygodne. No, ale możecie zawsze zobaczyć. Teraz na telefonie pojawił się komunikat, że musimy wsadzić do okularów nasz telefon, czyli wsadzamy z przodu, natomiast resztę kartonu zakładamy na głowę. Teraz jeżeli ruszamy głową, ruszamy też kamerą w naszej grze i też graczem, więc mamy znacznie większą imersję. Tak to wygląda na przykład na krasnolu ogrodowym. I jeżeli zainstalowaliśmy cardboarda wcześniej, możemy znaleźć tam nasz projekt